A właśnie mówiąc szerzej o muzyce i o filmie, patrzysz pewnie krytycznie też na to, że no niestety to są treści, które nie niosą treści bardzo często i w muzyce i w kinie. No, coraz częściej oglądamy, umówmy się, też nie mając nic przeciwko temu gatunkowi disco polo, ale tak zwane, nazywam to po imieniu, disco polo i muzyczne, i telewizyjne, i kinowe. Z czego to wynika? To już naprawdę jesteśmy już takim społeczeństwem, że tak niewiele nam trzeba? Wiesz co, disco polo było, pamiętam, że od zawsze i ja nie mam jakiegoś problemu, że jest część społeczeństwa, która uwielbia tę muzykę, że to jest ich świat, ich rodzaj wrażliwości. No trudno, żeby nagle, nie wiem, ustawowo zakazać puszczania w rozgłośniach czy dystrybucji piosenek disco polo. Ja mam większy problem, że w muzyce rockowej czy w muzyce mainstreamowej coraz więcej po prostu jest tekstów kompletnie pozbawionych sensu, że śpiewa się po prostu tak naprawdę o niczym. A dla mnie od zawsze jakby tekst, przekaz, jakby podmiot liryczny był absolutnie rzeczą najważniejszą. I tak samo jest w Doktorze Misio. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z moich niedoskonałości wokalnych, natomiast nadrabiam to na pewno wdziękiem osobistym, charyzmą, ale przede wszystkim przekazem. Tym, o czym chcę z ludźmi rozmawiać, jaki świat próbuję opisać. I czekam na tych ludzi, na tych, którzy mają podobny rodzaj wrażliwości, którzy odnajdują się w tekstach doktora Misio, potrafią się w nich przejrzeć jak w zwierciadle, bo wiesz, no, podpisałem przed chwilą gitarę jednej z naszych fanek przed naszą rozmową i dokładnie na tej gitarze były dwa nazwiska podpisane oryginalnie przez Kazika Staszewskiego i Lecha Janerkę i to są właśnie te osoby, dla których przekaz jest najważniejszy, tworzą i to są właśnie ludzie, którzy tworzą treści. To są dla mnie najważniejsi poeci rocka, do tego pewnie dodałbym jeszcze Grzegorza Ciechowskiego i jak gdyby tę warstwę liryczną, ten rodzaj wrażliwości lirycznej, którą niósł ze sobą Grzegorz Ciechowski, to jest dla mnie taka absolutnie święta trójca rock'n'rollowego przekazu, który ma sens. Rozeszliśmy się na muzykę w utworze Dwie Głowy, pada pytanie, czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Czy otrzymałeś na to pytanie odpowiedź? Nie, no to jest pytanie, na które chyba nie ma szans, żeby dostać jakąś sensowną odpowiedź, natomiast dla mnie sam fakt postawienia takiego pytania jest próbą jak gdyby okiełznania tych wszystkich fobii, traum i lęków, bo pewnie ta najnowsza płyta Strach XXI wieku jest też kolejny. No ale to jest, wiesz co, ja to za każdym razem nazywam kolejną każdą płytę doktora Misio jakimś rodzajem właśnie kanapki psychoanalitycznej, bo dla mnie w odróżnieniu od tej świętej trójcy, o której wspomniałem, ja zdecydowanie jakoś wyruszam w głąb człowieka, czyli tego, co się dzieje w naszej głowie, to co się dzieje w naszych bebechach, w środku, to co się dzieje z naszymi emocjami, stresami, lękami i traumami, etc., czyli bardziej jest to poszukiwanie tego, kim tak naprawdę jest człowiek, gdzie jest jego geneza, skąd się w ogóle bierzemy, czy jest nas więcej po stronie mroku, zła, czy jesteśmy, czy bliżej nam jest do aniołów, bo to, co ja zawsze powtarzam, że każdy anioł ma mniej lub więcej brudu za paznokciami, a tak samo każdy morderca ma mniejszą lub większą aureolę z tyłu głowy. I to są takie eschatologiczne pytania, które gdzieś cały czas mam z tyłu głowy, cały czas gdzieś to są takie tematy, gdzie nawet nie najważniejsze jest to, żeby znaleźć odpowiedzi, jak sobie z tym dać radę, tylko żeby te pytania głośno zadawać. W pewien sposób zahaczyliśmy o pole, bo koncert w amfiteatrze. To chciałem zapytać dla ciebie o to, jakim dla ciebie Opole jest w pamięci jako człowieka z pobliskich strzelec opolskich, relacja pociągowa Opole strzelec opolskich. Ja z kolei jeździłem do koleżanki do strzelec opolskich, którą no tak. Zauroczony, więc dokładnie te relacje znam, ponieważ jesteśmy rówieśnikami, to mniej więcej dokładnie pamiętamy te same pociągi. Tak jest, no pociągi osobowe, strzelce opolskie, były dwa, ze strzelec, bardzo, znaczy to jest tak,
właściwie do Opola ze Strzelec jeździło się głównie tylko pociągami. No, PKS-y były bardzo rzadkie i raczej to była komunikacja kolejowa. No, to były moje wizyty w Opolu. Były dość częste, bo Opole było dla mnie i dla moich rówieśników ze Strzelec, kolegów, przyjaciół, było takim oknem na świat. Zwłaszcza oknem teatralnym, bo myśmy nałogowo przyjeżdżali tutaj do Teatru imienia Kochanowskiego. O ile na przykład filmowo to Strzelce dawało sobie radę, ponieważ legendarne kino Pionier, Agromet puszczało wszystkie nowości i zaspokajało absolutnie mój apetyt na filmy, to o tyle jeżeli chodzi o teatr, to zdecydowanie Opole i no to był... Teatr Kochanowskiego to chyba jeden z największych teatrów w Polsce swego czasu. Kubatura dużej sceny była zdecydowanie, nie wiem jak jest dzisiaj. Dzisiaj też uznawany jest na jeden z trzech. Tak jest. No i z tego co pamiętam, to były trzy sceny w teatrze. Tam ta jedna na górze, jedna kameralna, no i ta ogromna scena duża zwana lotniskiem. Także dużo się działo i dużo się, mam nadzieję, dzieje w Teatrze Kochanowskiego i faktycznie to był główny cel. Na przykład, no to ten legendarny kultowy festiwal w Opolu, który się, klasyki polskiej, który się odbywa. Dokładnie tak, i te oblegane sale i te problemy ze znalezieniem biletów i to siedzenie na schodach, błagania bileterek, żeby puściły po prostu, no wbrew regulaminowi na salę, tak, to było wszystko przerabiane. I także wiesz co, dla mnie to jest absolutnie no, niebywały, sentymentalny powrót tutaj do Opola.